Witam was w grze Frostpunk 2, gdzie trzeba stworzyć swoją cywilizację i być, że tak powiem, no, zarządzać nią i umiejętnie dysponować różnymi zasobami i tak dalej, więc chcę być, że tak powiem, kandydatura na prezydenta u mnie, więc myślę, że sobie zaczniemy od takiej gry. Najpierw sobie przejdziemy pierwszy samouczek. I zostawiam was tą historią ciekawą. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Okej, okay, więc mamy nowy dom. Pierwszą jaką informację mamy, jednak nam się wyświetla, to dzieliliśmy z Londynu i przebyliśmy morze, by dotrzeć do by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dobrnęła tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kość. Dlaczego nikogo tutaj nie ma? Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycę? Czy są w okolicy inni ludzie? Cokolwiek zrobimy, spodziewajmy się najgorszego. Świat, jaki znaliśmy, legł w gruzach. Musimy przetrwać. I oto tym pięknym scenariuszem zaczynamy tą fabułę. Okej. Okay. Pierwszy raz to gram generalnie, więc... Zwalcz zimno. Musimy uruchomić generator. Stanowi źródło energii i ogrzewania dla innych budynków. Do niego po prostu, bo bez niego zamarzniemy. Zgromadź trochę węgla i uruchom generator. Dobra. Jak to, aha, czyli tu mamy tutaj system w ten sposób. Widzę. Magazyn. Aha, tu jest magazyn. Węgiel 0, drewna 30, stal, jedzenie. Dobrze. Co tutaj mamy? Skrzynię z drewnem. Czy
myślę, że możemy wszystkich tu wysłać na razie. Czy oni tu jakoś sobie dadzą radę? No jakoś oni tu idą, chociaż może nie. Zróbmy tak, 10. 10. Mirowie. Teraz tak, bezdomni. A, to są wybór. Dobra, okej. Co tutaj mamy? Strata metali. Z węgla, brawo. Inżynierów damy. No i wyślemy wszystkich. Drewno też się nam musi. 490. Pracownicy będą wydobywać węgiel. Wydajność pod dzielnie 18 na godzinę. Okej, co my tu mamy? Brak domu. Zdomny. Peter Jackson idzie do pracy. Jest zadowolony. No dobra, no bawi się, bawi się. Idzie do pracy, wybierz. Nie ma co zrobić z nim. Status. No tu mamy 100 z węgla, to jest 500. To jest już ubywa nam. Węgiel 36, 37. Dobra, trochę rośnie. Po 10 idzie. Tu mamy jakieś metale. Namiot by trzeba było zbudować. Myślę, że możemy zrobić tak. Pierwszy namiot tu. Zróbmy 3 namioty. Teraz tak, zostało około czas 3 godziny. O kurde, ty faktycznie to dość mocno drewno. 1001 mam chyba, tak? 1. Tutaj 10 nam wydobywa, tam nam wydobywa 15. Okej, tak to wszystko wygląda. No niby to na dole jest trochę, powinno być cieplej. Ale mamy aktualnie teraz minus 20 stopni. Wiecie, sprawdźmy, jest co? Chłodno. Małe ryzyko zachorowania. Bardzo małe ryzyko, ale jakbyśmy zapobiega chorobom. Aha, przyjemnie, jak jest dobrze. Budowa. Zbuduj ulicę. Kontrolowane upływy czasu. Możesz przyspieszyć upływ czasu. Wciskając jeden z przycisków prędkości gry, znajdujący się na lewo od temperatury. Aha, okej. Okay. Zasoby pracownicy. Zarządzanie zasobami jest kluczowe dla przetrwania miasta. Potrzebujesz węgla do zasilania generatora. Drewno i stale są konieczne do budowania obiektów i prowadzenia badań. Rdzenie parowe są niezbędnymi elementami zaawansowanych obiektów. Surowa żywność służy do przygotowania w kuchni. Racji żywnościowych. Na późniejszy etap gry może się pojawić więcej rodzajów zasobów. Aha. Tutaj. Sterowanie kamerą. No to tutaj, że tak powiem, znamy ten system. Okej, generator. Generator to serce i źródło ciepła w tej lodowatej dziurze. Włącz go, gdy tylko zmagazynujesz wystarczająco dużo węgla. Okej, co tu mamy? Problem z brakiem domów. Brak dachu nad głową. Kapitanie. Mieszkańcy niepokoją się brakiem schronień. Trudno się im dziwić. Chorują od spania na zewnątrz. Trybuje dobrze, zapewnię wszystkim schronienie. Dobra, czyli odpalmy może pierwszy poziom. Dokąd? 44. Dobra, i teraz zróbmy tak. Jeżeli mam już to, nie mają domów. Dobra, powinno być chyba. Okej, kolejna informacja. Mądrość tłumu. Kapitanie, gdy ludzie czegoś się domagają, pamiętaj o jednym. Zwykle zależy im na najszybszym rozwiązaniu, a nie na najlepszym. Nie musisz przystawać na wszystko.
wszystko, czego chcą. Możecie rozwiązać problemy po swojemu. Okej. Okay. Jakaś wskazówka tego pancia. Okej. Okay. Tylko teraz tak. Ja go wyłączę. Używa dość mocno tej temperatury. Tego węgla kończą się zasoby. Jak to w ogóle do domu? Mamy pierwszego chorego. Tak, domu. Dobra, wrzućmy im to jednak może ciepło. Wiecie co, bo to... Nie ma co. Dobra, choroby, opieka medyczna. Zimno w domach i miejsce pracy powoduje, że ludzie zaczynają chorować. Bez odpowiedniej opieki mogą się stać dużo cięższy. Może się stać ciężko i chorzy. Jeżeli stan nie jest poważny, można leczyć. Leczyć tak ciężki, chorzy wymagają pobytu w szpitalu do czasu. I temperatura. Rozumiem. Co tutaj mamy? Dobra. Tam jest, wiem, że zimno, no co ja im poradzę. Była noc. Tutaj dopiero musi pizgać. Teraz chyba śpią. Co jest w ogóle, jak to sprawdzić? Dobra, zrobimy inaczej. Gdyż... Okej, wstali. No, pośpieszcie się, bo... Okej. Brak kluczowych materiałów. Jest coraz więcej chorych, ale brakuje materiałów do budowy lecznicy. Otwórz księgę praw. Zmiana awaryjna, podpiszmy. Czas pracy możemy wydłużony do 24. Niezadowolenie trochę nam wzrosło, niestety. Dajmy tutaj 10. Tutaj przydzielimy 10, 10, 15. Tu mamy co? Złoże węgla. Zbuduj tu kopalnię, by rozpocząć wydobycie. Okej, okay, czyli tutaj się da zrobić tak. Okej, okay, jest dzień, wyłączamy. Musimy przyoszczędzić troszeczkę, póki jest słońce, ta temperatura też, myślę, podbija. Bo nie mamy tyle... Oho. Dobra, tutaj szukają, przyspieszmy ten czas. Żeby nie... muszę mieć jak najwięcej węgla. Na czas zimowy. Żywność. Generator promieniuje gojącym ciepłem, ale nie powinniśmy spoczywać teraz na laurach. Poradząc się żywnością, miasto nie przetrwa. Zadbaj. Zbuduj. Okej, okay, brak ogrzewania. Dobra, no już, odrzucam. Spokojnie. Zapewnij schronienie. Zadbaj o zapasy surowej żywności. Czekajcie, bo ja muszę teraz tak. Tutaj dość mocno węgiel nam, widzę. Adaptacja. Księgi praw. Co mam? Czekaj na mnie na godzinę. Okej, okay, podpisano. Praca dzieci w bezpiecznym świetlicy warunku. Arena walk. No też pozbywienie się zwłok. Zupa trocin. Nowa formuła trociny dostępna w kuchni. Nadzieja nie znaczy się zmniejszy. Możemy dawać trociny do posiłku, by był bardziej sycące, choć niezbyt smaczne. Zdrowe, no właśnie. Zupa możemy przygotować. Okej. Okay. Nie no, areny bark nie będziemy robić. Dobra. Jak to ma się
Zdolności podpisana. Zdolność obiektów. Cykl dnia i nocy. A. Tu jest dzień drugi, dobra. Tu idzie temperatura wzrośnie o jeden poziom. Dokładnie o dwa. Słabo. Dobra. Zdrowie. Ja mogę im tu lecznicze postawić? Mogę. Tutaj nam widzę, że budują. A, i zbudować coś muszę na żywność. Kuchnia, chata myśliwska. Może zróbmy tak. Słuchajcie. Głównie tu by się mu też dało, ale dobra, bo tutaj chodzi o to, żeby to poszerzyć. Jest raz. 20 drewna. Ja tu 45 jest. Uhuhu. Okej, okay, trzeba zobaczyć, na co jest nam. Aha, inżynierowie na co są potrzebni. Chyba tu są. Status. Wydajność. Okej. Okay. Przyjemnie, jak póki co. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Drewno skończyło nam się zapasy. Ta metale też nam są potrzebne. Post 15 damy. To nam zostanie 60, dobra. Jakieś zasoby, technologii, nie. Na razie. A możemy tu tą ścieżkę zrobić, nie? Jak to jest? Nie wiem. Budowanie ulic. Tak. Nie, czekajcie. Jeszcze raz sprawdźmy. A, dobra, bo to jest drewno związane. Potrzebuję drewna. Okej, okay, rozumiem. Co tutaj mamy? Stal. O, skupię z drewnami. Z drewnem, po 120. W ogóle, o kurwa, chorzy, ciężko chorzy. Wiesz. No, nie podoba mi się to. Drugi poziom, 12 jednostek węgla, by było połączyć ten poziom pary. 5% zużycia węgla. Węgla około 2 dni, dobra. Co my tu mamy? Czy tu mamy jakiegoś myśliwego? A, z jednych z pracowników, dobra, rozumiem. I tu sobie odejmiemy, tu sobie teraz damy. 4. Dobór zasobów. Zaczynamy na brakować zasobów. Mamy duże potrzeby, które rosną z godziny na godzinę. Aby rozwiązać problem, możemy ustanowić prawo, które pozwoli nam wydłużyć godziny pracy. No to już, aha, dłuższe zmiany, do 14 godzin, nie wiem, czy to będzie nam opłacalne. Musimy. No, będzie jeszcze, kurwa, lepiej. No. Będzie starać czasu na posiłki i sen. Nie ma ludzi, tylko zapierdalać. Co wyszło? Wyłączamy specjalnie po to, aby w ciągu dnia nam brak ogrzewania trzeba jak najwięcej węgla. To ma
na obietnicę wybudowania schronienia. Uuuu. Kurwa, się dobudowałem. No to ładnie. Czekajcie. Mogę lecznicę z... O kurwa. Nie mam gdzie. Jak mam teraz to postawić? Aha, postawiłem już, dobra. Możemy wprowadzić nowe prawo. Okej, okay, księga praw. To tutaj nam... Świetlice. Dzieci będą bezpieczniejsze. Bezpieczniejsze. Nie. Radykalna terapia. Podtrzymywanie życia, myślę. Nadzieja nieznacznie wzrośnie, są chory są utrzymane przy życiu, ale nie leczone w leczniczach, w leśnicach. Pamiętasz? Dobra, podpiszemy. Okej, okay, nadzieja nam. Wybuduj kuchnię i zacznij przygotowywać posiłki. Kuchnia postawiona. No, teraz tak. I nie mamy już drzewa. Kurwa. Drzewem będzie wielki problem. O. Kopalnia. A, 17 dzień. Arena walk? Nie. Dobra. Jedzenie trzeba przygotować, 104 są, około 10. Zostało nam 13, to zostało nam 10. Dobra. Jedziemy z koksem, zobaczymy, co się nam uda. Ludzie naszego konwoju, skoro mamy już podstawowe zasoby, możemy spróbować uratować ludzi, którzy zostali po drodze. Nie jestem pewny, czy... Okej. Okay. Wyruszmy po drzewo. Po stal. Czego tu nie ruszają? Do momentu. Dobra. Przyspieszmy ten czas. Ooo, ale kurwa minus 40 stopni popierdzieliło. Oni tu pozamarzają. Wymagania dotyczące temperatury. Cześć, obiektów takich jak licznica lub warsztat wymagają wytężonej pracy umysłowej, można się o nim zatrudnić tylko inżynierów robotnicy. Aha, czyli chata myśliwska kuchnia. Okej, okay, rozumiem. 5 i tu zatrudnimy 5, okej. Okay. Kurde, to drzewo. Coś tu nie idzie. Jakby nie mogli się tu przedrzeć? No. Tak to wygląda, moi drodzy. Może tu? Czekajcie. Tu spróbujemy. Może tu się przedrą. Dobra, a my tutaj w tym momencie przeciążenie generatora. Przeciążenie generatora, proszę powiedzieć. Aha, dobra. Wrzućmy. Może być dla nas bardzo ciążenie. Aha, okej. Okay. No muszę.
drzewo też jest tu wciąż, co oni tu mają, gromadzą. To by wyczerpane, dobra, tu mamy coś. Podawać, chłopaki. Jazda. Tu też wiem, że się kończą. 87. Tu już nie ma, tu zostało jeszcze. Okej, tu zostało 4 do 11. Dobra, przyspieszamy czas. Nadmierzenie. Mieszkańc stał się ciężko chory. Jeden z naszych ludzi jest w ciężkim stanie z powodu odmrożenia. Nie unikniemy takich wypadków, jeśli w miejscu pracy nadal będzie tak zimno. Zastanów się nad wprowadzeniem prawa radykalnego na terapię lub podtrzymanie życia. Czekaj. O, tu 4G wyprowadzi na nowo. To jest oczywiście jakby samouczek, którym wiemy, jak to chcemy. Co chcemy tu robić. Tak. Okej, tu już kurde widzę, że nie ma. Dobra, proszę o przyspieszenie. Dobra, że ja to zrobię, to już... Okej, no niestety. Dobra, co my tu mamy? Jeśli chorób, jeden z mieszkańców poważnie zachorował. Do podpisania prawa radykalnego terapeutycznego. Ale my nie możemy tego podpisać. A nie, możemy. Jestem pod gołym niebem. Okej. Namioty trzeba pobudować. Tak powiem, jak najwięcej tych domów postawić, by oni mieli tu gdzie spać, gdzie mieszkać, gdzie ten. Ale widzę, że niezadowolenie. Dobra, spada im troszeczkę. Okej, kolejny punkt. Pierwszy skąd miałeś właśnie umarł jeden z naszych ludzi w tych ciężkich warunkach. Nie unikniemy dalszych ofiar, chorób, wypadków i mrozu. Musimy znaleźć sposób na pozbywanie się ciał. Okej. Okay. Czyli musimy też zbudować cmentarz. Wszystkim. Lecznicę chyba mam. Bo nie przyjąłem nikogo. Dzięki temu właśnie chyba... Czekajcie. Przepraszam, pracownicy wszyscy. Okej. Pacjenci. Mało. Włączamy na razie. Tego, że... Okej, tu im teraz w ciągu dnia przyłączymy trochę więcej. Wybuduj warsztat, zbuduj balon obserwacyjny, uratuj pozostałych członków ekspedycji. Kurde, nie wiem, czy jest coś takiego jak balon. To ja mam warsztat.
Okej. Aha, to jest ta kopalnia. I powiedz mi, o co to chodzi? W trakcie budowy oczekiwania pracowników. Co mam? 60 stali, 7 drewna. Już widzę, że idą. Także śmiało możemy sobie przyspieszyć. Włączymy przeciążenie. Troszeczkę. Tutaj. Come on, ciągniemy, bo ja to muszę ukończyć. Dobra, teraz. Więc jeden jedzenia mniejszym kosztem. Nasze zasoby się wyczerpują. Mogliśmy się je oszczędzać, szczędnie spożytkować. Puszczę księgę praw i zróbmy zupę. Zróbmy tak. Niestety rozbierz obiekt. Nie, pracownicy. Dobra. A, dobra, rozumiem. Ocieplenie budynku. Plus 1, plus 2. Kurwa, tylko to drzewo. Przecież wybudowałem schronienie, o co chodzi? A, dobra. Bo tu już mamy grzejniki. Boczni. Budni. Kurna, nie mam tych. Nie mam. Tam, daj start. Dobra. Bieracze. Raz, dwa. Muszę wymyślić coś. Skład zasobów. To nie, mieszkańcy. Namiot, cmentarz. Trzeba i tu. Nie wiem. To zrobić ten cmentarz. Nicy, wszyscy. Dobra, brak grobów. Nie pracują. Czego? Tak, chyba że to jest... Dlaczego? Jedną surową żywność. No dobra, no w każdym bądź razie na pewno to jest do upierdolenia. To jest. No dobra. Dobra, was zapraszam na kolejny odcinek tej gry. Jeżeli wam się spodobało, myślę, że to tak na prolog jest, nie? Zaczniemy sobie jeszcze raz.
I myślę, że już jakoś inaczej troszeczkę pod to podejdziemy, na pewno. Także dziękuję wam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć. Ja, i pamiętajcie o łapce, subskrypcji i dzwoneczku, żeby was wszystko nie ominęło.